Minęła 21.30. Marek Durma, witam Państwa i zapraszam na Dziennik Regionów. Reporterzy w całej Polsce zbierają informacje, ich suma przed nami. Teraz czysta poezja, czyli jak urzędnik i petent znajdują wspólny język. Mieszkanka Poznania zwróciła się wierszem do Zarządu Komunalnych Zasobów Lokalowych z prośbą o wykup mieszkania. Odpowiedź była zaskakująca, bo także rymowana. I niech mi ktoś powie, że poezja nie zbliża. Karolina Słotwińska-Lisiak. Możdżeń, siermięgo łamago, tyś jak mej babci lumbago, tyś jak mej babci korzonki. Przeciętność kochasz jak wronki. Kąśliwe rymy dyrektora Pucka na nieudolną grę piłkarzy Lecha zainspirowały Krystynę Matuszewską, aby do jego urzędu w końcu napisać wierszem. Panie Pucku, dyrektorze, niech pan jakoś mi pomoże. Wdzięczna będę niesłychanie, gdy pan sprawi, że mieszkanie moim się naprawdę stanie. Stosowny wniosek o wykup mieszkania został złożony przez matkę autorki już 5 lat temu i do dzisiaj nie doczekał się adekwatnej odpowiedzi urzędu. O odpowiedź pięknie proszę, byle tylko zrozumiałą. Paragrafów zimna postać zniszczy mi przyjemność całą, bo brakuje wszelkiej gracji językowi biurokracji. Jak tylko urzędnicy to usłyszeli, chwycili za pióra i na wersy lokatorki odpowiedzieli strofami, klarując sprawę jak następuje. Otóż przed laty Skarb Państwa w zgodzie z prawem niczego nie taił, poprzedniego właściciela prawa do gruntu pozbawił. Na tym terenie nowy blok zbudowano, lokale tak potrzebne mieszkańcom przyznano. Sprawa prosta, żadna zmora, zwykłe prawo lokatora, nabyć lokal w słusznej cenie, lokal nabyć, a nie ziemię. A tu ziemia na przeszkodzie, spadkobiercy są po szkodzie, więc prawników wynajmują i się w sądach procesują. Dla pani i sąsiadów przykre to niestety niesie implikacje. Miastu dalej sprzedawać lokali nie wolno, bo a nuż właściciel udowodni swoje racje. Wszak nie sąd to ostateczny, by proces miał wymiar wieczny. Wierzę mocno, wierzę snadnie, że jakiś wyrok zapadnie. Jakie pani w tej sytuacji proponować rozwiązanie? Prosimy rozważyć lokalu zamianę. Znajdziemy dla pani lokal do wykupu, a i na przyszłość będzie coś dla wnuków. Jestem bardzo wzruszona formą tej odpowiedzi. Ta odpowiedź była dla mnie w pełni zrozumiała. I mam zaufanie, że jest w pełni wiarygodna. Chciałam docenić trud autorki naszej klientki i właściwie dla niej pisałam ten wiersz, żeby sprawić jej przyjemność. W ślad za tym, tą odpowiedzią wierszowaną oczywiście poszła też odpowiedź merytoryczna, tak żeby uczynić zadość już tą, tej stronie urzędowej, bo o niej też musimy pamiętać. Taka urzędnicza proza życia, że poezję uprawiać można, ale po godzinach. Poznań, Karolina Słotwińska-Lisiak.